Bartosz Gellner to postać, której widzom hitowego serialu TVP pod tytułem Zatoka Szpiegów przedstawiać nie musimy. Zdolny i przystojny aktor właśnie pojawił się na premierze nowego filmu platformy Amazon Prime Video Pi. Nieobliczalna, w którym jedną z ról gra jego ukochana, starsza o 16 lat, Magdalena Cielecka. Zobaczcie, jak się oboje zaprezentowali. Spis treści, premiera filmu, Nieobliczalna, o czym jest film, Nieobliczalna, premiera filmu, Nieobliczalna. W czwartek, 9 maja 2024 roku, w warszawskim kinie Iluzjon odbyła się galowa premiera nowego polskiego filmu Pi. Nieobliczalna. Gwiazdą produkcji jest Julia Wieniawa, która na premierę ubrała się niczym księżniczka. Skradła uwagę fotoreporterów. Nie zabrakło także Magdaleny Cieleckiej, którą wspierał 16 lat młodszy ukochany, Bartosz Gellner. Aktora widzowie doskonale znają z serialu Zatoka Szpiegów, który zrobił furorę na antenie TVP. Na premierze filmu Nieobliczalna pojawili się także m.in. Agnieszka Grochowska. Paula Stępczyńska, Magda Staćhula, Beata Tadla, Katarzyna Kubacka-Seweryn, Andrzej Seweryn. Maja Staśko, Michał Meyer, Kamila Kamińska, o czym jest film, Nieobliczalna, Martyna, Agnieszka Grochowska, razem z Wojciechem, Paweł Małaszyński, tworzą pozornie szczęśliwy związek. Jednak to tylko fasada skrywająca okrutną prawdę. Jedyną osobą, która ją zna, jest ojciec Wojciecha, Stefan, Andrzej Seweryn. Magdalena Cielecka wcieliła się w rolę przyjaciółki Martyny, Alicję, samotną matkę 20-letniego Daniela, Dawid Ptak, który spotyka się z Adeliną, Julia Wieniawa. Adelina, mimo bardzo młodego wieku, jest zdana tylko na siebie, opiekując się chorą matką, Magdalena Czerwińska, a Daniel jest jej nadzieją na lepsze życie. Reżyserem filmu, Nieobliczalna, jest Piotr Trzaskalski, Mój Rower, polski kandydat do Oscara, Eddie, Matka. Autorami scenariusza są Krzysztof Góreczny, Jak zostałem gangsterem, Historia prawdziwa, Akademia Pana Kleksa oraz Małgorzata Sobieszczańska, Anioł i Pies, Zwyczajna sprawa. Za produkcję odpowiadają Joanna i Paweł Wiernik z domu produkcyjnego Wiernik Pro. Nieobliczalna jest adaptacją wydanej w 2022 roku powieści o tym samym tytule autorstwa Magdy Staćhuli.